Witam wszystkich tych, którzy to oglądają na YouTubie, bo na Twitchu teraz nikogo nie ma. Gramy sobie w Śródziemie Cień Wojny. Nie kontynuuję tam, gdzie ostatnio skończyłem, bo grałem trochę samemu. Ale właściwie to tam jakieś znajdźki tylko porobiłem. I tutaj właśnie pozbierałem wszystkie słowa po elfiemu, chyba potrzebne do otworzenia tych drzwi. Tam zrobiłem ten poemat. Był jakiś nowy pancerz, ale chyba nawet go nie założyłem. Jaki ja mam na sobie pancerz teraz? Tak, tu mam cały czas ten pancerz zemsty. No i właśnie parę vendet online też zrobiłem. Pytanie, czy muszę jeszcze jedną zrobić, żeby... Challenge, tak, bo tutaj był wcześniej challenge, żeby dokonać 5 vendet online na orkach, którzy zabili innych graczy. Ale teraz chyba w ogóle jest kolejny tydzień, więc teraz mamy zbrutalizować 50 orków. Dostaniemy za to jakąś skrzynkę. Z Graugiem nie chcę walczyć teraz, tylko go wymieniamy. Dobra. Pokażemy, o co chodzi z brutalizowaniem. To nie jest takie zwykłe, szybkie, ciche zabójstwo, tylko trochę wydłużone. Ej, odblokowałem też skilla w końcu, że wszystkie te gemy, miriany, waluty zbierają mi się same i bronie, więc nie muszę podchodzić, wciskać lewego kontrola, bo to trochę też trwa. Mamy robaczka jednego. No, odblokowałem tutaj... co się mówi? Poznałem słabości już wszystkich niskich rangą kapitanów. Został mi tylko tutaj jeden wódz. No a pan całego fortu jest dopiero w questie do odblokowania, że tak powiem. Więc odblokujemy tego wodza. Dobra. Teraz tak, czy ja mogę zdominować tych wodzów? Ja mam poziom 17. Ty masz 20, ty masz 22, więc nie, musiałbym was co najmniej raz z tań bić. Może by się udało. Dobra, zobaczmy, kto będzie łatwiejszym celem. Wkurzasz się po zabiciu bestii, wkurzasz się jak masz mało życia. Wkurzasz się jak ktoś ucieka z kapitanów albo wyższych rangów. Albo zostanie ogłuszony. Jesteś berserkiem. Szarża. Jakiś okrzyk bojowy. Zarażający. A możesz zaatakować nawet swoich. No i jesteś ologiem, czyli tym ulepszonym trolem. Uciekasz w popłochach, jak zostaniesz zaatakowany z ukrycia i kiedy któryś z twoich paniarzy zostanie zabity, dostajesz większe obrażenia od ataków dystansowych, od ognia i od ataków bestii. Ale jak zabijesz bestię, robisz się wkurzony, więc nie będziemy na ciebie wjeżdżać z bestią. Dobra. A ty? Odporny na truciznę. Wkurzony jak walczy jeden na jednego.
Strzelec. Potężny strzał, szybki strzał. Łańcuchy terroru i kusza. Snajper. Nigdy nie pudłuję. Fajnie by było mieć go jako ochroniarza jakiegoś swojego. A też otrzymujesz większe obrażenia od ataków dystansowych. Boisz się much, bycia przygwożdżonym i... A jak twoje wkurzenie się skończy, to się stajesz się ogłuszony. Myślę, że pójdziemy najpierw na tego. Też jeden z jego ochroniarzy jest moim szpiegiem. Ten. I mam spotkać tego wodza w walce, żeby uruchomić zdradę. Jeszcze ewentualnie tego mógłbym przyciągnąć na swoją stronę, tak myślę. Też zrobimy. Tutaj się przeniesiemy szybką podróżą. Spojrzałem na słabości tego kapitana, na którego idę, ale dobra. To jest ten, którego chcemy zdominować. Podatny na obrażenia z ukrycia, na ataki z ukrycia. Odporny na ataki dystansowe. Odporny na ataki dystansowe. Ten masz Karagory. Jesteś... Dobrze sobie radzić z bestiami. O, ty jesteś bardzo śmiertelnie podatny na ataki z ukrycia. Większe obrażenia z egzekucji. Większe obrażenia od bestii. Dobra. Super byłoby zdominować ich obu. These supplies are bound for the west, for Gondor eventually. We need to make sure they get there intact. Get over there, kill those globs, and take those supplies. Knowing my luck, they'll wise up soon and see us coming. Dobra, najpierw sobie wyhaczymy cel dodatkowy, czyli 3 zabójstwa headshotami. To jak nie jest, nie mam spowolnienia, to ciężko mi się celuje. A, zabił tego, którego chciałem zdominować.
Dobra, zajmiemy się tym drugim. Ja i tak tego zadania dodatkowego nie wykonałem. Zbyt potężny do zrekrutowania. Dobra, walczymy do śmierci. Jeden poziom za wysoko jest. Why didn't you show up earlier? I just fed my pets, and now here you are. Though they'll still eat your face after I kill you. But now there'll probably be leftovers, and I hate wasting a half-eaten tog. Sprawdźmy sobie nowe przedmioty. Ok, trochę lepszy atak i jak zrobimy challenge na steroryzowanie 5 razy, co i tak robimy, żeby ukończyć ten zadanie tygodniowe, będziemy mieli 32% szansy na nałożenie klątwy. A pancerz? Zwykły biały. To zniszczymy. A to co robimy? Ktoś tu wszedł na jego miejsce, nie masz kolejnego ochroniarza. Daleko nie jesteś. Dobra, pokonanie Warchiefa wyłączy zgraje Savage'ów, czyli to jest w obrężeniu ulepszenie ze strony wroga. O, a skąd się tu wziąłeś? Bloodbrother Revenge, czyli zabiłem jego brata krwi i poszukuję za to zemsty. Okej. Okay. Chwila, co? A, tutaj był ten jego brat krwi właśnie. Aha. Może być załadowanym pojedynczym, naładowanym headshotem, potężnym strzałem albo shadow strike'iem. Nawet o tym nie wiedziałem. Raczej planowałem go zdominować, ale życie. Dobra. These must.
Teraz trochę zrobimy rozruby. O, chwila, wykonałem zadanie nawet nie wiedząc. Na płaszcz tego będę dostawał 25 życia za zabójstwa, tylko musimy jeszcze ulepszyć. Polepszy się od razu poziom też. Dobra. To my teraz zrobimy. Aktywujemy przynętę i zaraz tu przyleci smoczydło. O! Już leci. Też łuk jest już gotowy do ulepszenia. Nie namierzył? Mam nadzieję, że nie. Dobra, chyba mam po prostu wejść tutaj dosłownie na środek placu. Spaliła się zdrada naszego kapitana. Dosłowny cios w plecy. Biegniemy na pomoc. Payback? Ja mu coś kiedyś zrobiłem? Alarm włączyć. Dobra. Zabijamy go. Mówiłem, że może go zhańbimy, żeby obniżyć poziom, ale nie jestem pewien, czy wtedy się wyłączy ta Savage Host. Chciałem to też wyłączyć. Dobra. Mamy nowy miecz. Czyli trucizna zamiast klątwy by była. Bo nie za bardzo mam jak teraz kogokolwiek otruć, póki to mi nie wyjdzie w życie. Więc zostaniemy przy tym, co mamy. Sztylecik jakiś zwykły rozwalimy. Znaczy on ruszył we mnie przez pomyłkę.
Dobra. Teraz drugiego namierzymy. Wodza i też postaramy się go wyłączyć z oblężenia. This war chief is cunning. We must gain more information before we engage. Dobra, czyli tutaj będzie jakieś wyzwanie. Dodatkowym wyzwaniem są dominacje z krawędzi. No to o coś takiego chodziło. Okej. Okay. Aha, nie mamy nawet co odkryć. Możemy wygrać jakąś groźbę śmierci, która podniesie poziom przeciwnika. Może tego. Teraz powstanie na niego misja i dostaniemy z tego wyposażenie wyższego poziomu. Okej. Okay. Już się nie spodziewałem. Coś mi się... W tym momencie właśnie jak jestem przy krawędzi i chcę dokonać jakiegoś skrytego działania, to coś mi się... nie udaje bardzo często. Bo E jednocześnie jest od dominowania i od spadania. Więc...
What you're looking for is trouble. You've a keen eye. I don't care what the others say. I love the way Caragor smells. On jest już swoim ochroniarzem. Większe obrażenia od ataków dystansowych. Będziesz uciekał, jak zaatakujecie z ukrycia. Dobra. Tak spróbujemy zrobić. Zaatakujemy dużego z ukrycia. Zajmiemy się małym atakami dystansowymi. Wound, not a severed limb, just the tiniest caress. Już uciekł? Przyszedł, ja on był niedaleko. Aj. No i nadal chyba tam gdzieś jest, czy nie? Ale mnie o tym. What? Dla wezwać swojego strażnika. Okej. I am here. I change odds. Arhisu. Gdzie jest ten mój? Nie przybył jeszcze. Co on robi? Dobra, jeden typek z głowy. O nie, 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 nie dam ci uciec. Czy przygwężdżenie działa też na tych dużych? Nie. Jeszcze pierścionek do zebrania. Niech ochroniarz się wycofa.
spróbuję. Drugie podejście. This war chief relies on his alarm system. Let it sound, and we will rely on him to arrive just where we want him. Ty jesteś moim aktualnym ochroniarzem. Czy jest ktoś, kto byłby... Nie no, wszyscy macie jakiś 15 poziom z moich. Ty jesteś fabularny, więc ciebie nie mogę używać. Masz 14. Dobra, zostaniemy przy nim. Wezwiemy go jeszcze raz. The beacon lit, and still he managed to kill you all. Here's an idea. Instead of all focusing on the alarm, one of you come to get me, idiots! Tam tu idzie, czy muszę do niego tam podejść nadal? Zerknijmy jeszcze szybciutko na... Co tu mamy? Jakieś legendarne jeszcze chyba? Pomarańczowe? Tak, młotków nie lubię używać. Może później się przyjrzymy. I tak, co mamy? Mamy po lewej większe obrażenia o 11% przy niskim życiu. Drenowanie lub dominowanie przywraca więcej życia i to jest część setu. I możemy używać ciosów, które zwykle by wykorzystywały potęgi, zamiast tego wykorzystując 40% maksymalnego życia. To wolę nie. Spróbujemy z tą lunarną runą. Where'd you go?
Like so many champions before, we test our mettle in the service of our lords and nations, that our masters may redraw the map and scrawl their names across the blood-spattered parchment of history. Come, let us steer the fate of the world! Nie, no chciałem użyć egzekucji na tym dużym. A dobra, tak już padł. A, gdzie jesteś mój? Przedki. Dobra. Umywamy się, mamy nowy poziom. Możemy odblokować jakiegoś skilla. Tu mamy strzał wybuchowy. Shadow Strike na samym końcu dopiero. W pierwszej części to był jeden z wcześniejszych skilli, z tego co pamiętam przynajmniej. O, to będzie się przyda. Właśnie często mam ten problem, że próbując dokonać egzekucji na kimś, kto leży na ziemi, ktoś mnie atakuje, wykonuje blok i egzekucja jest przerywana, a teraz widmo będzie mogło tutaj zablokować, a ja dokończę egzekucję. Super. I co mamy? Właściwie to samo. Znaczy, jeżeli chodzi o sam stealth w sobie. 50% więcej obrażeń zadawanych przez sojusznicze bestie, ale rzadko mamy sojusznicze bestie, więc raczej się to nie przyda za bardzo. To jest... Archenok Haftung? Bo to wygląda jak misja Vendety. Nie, to jest ten. Ten, na któremu wysłałem pogróżkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Henok is close. Aye. Jeszcze widzimy. Tak, to jest ten. Dobra, mamy wysadzić taki grogu. Oh, no.
to end my life. Here I am. Show yourself. Archenok. Odporny na truciznę, na klątwy. Wzywa posiłki. Pękuczników. Przerażony brutalnością, łatwo go złapać. Większe obrażenia od egzekucji. Jak się skończy wkurzać, to będzie zmęczony. Dobra. Egzekucja. Robi zwykły wojownik orków na dachach. A większe obrażenia od egzekucji, nie w ciebie miała pójść ta egzekucja. Ej. Dobra, czas się zbierać, bo cienko z życiem. Nie wiem, mam jeszcze dwie ostatnie szanse, ale nic tam już po mnie. Co tam fajnego zebraliśmy? Nowy pierścionek. No w sumie to jest trochę lepsze, bo pierwszy bonus jest taki sam, czyli sojusznicy zadają większe obrażenia przeklętym wrogom. Drugi bonus zamiast 8 fokusu za każde zabójstwo. 50% zwiększone obrażenia przez wszystkich sojuszniczych uruków. Czyli przez większość naszych sojuszników. Ale chwila, bo to możemy ulepszyć, bo tu już challenge został wykonany. Dobra, załóżmy to. Ja mam poziom? 18. Jest, nie tu znowu chciałem wejść. Nie, tu musimy zabić tak, te legendarne, unikalne challenge są trudniejsze, tak, muszę zabić cel Vendetty Online, który ma przynajmniej 20 poziom, kiedy ja mam ponad 80% życia. To jest pancerz z 14 poziomu i dopóki tego nie zrobię, nie mogę go ulepszyć. Dobra. Na tym ten stream zakończę. Jedna osoba chyba mi gdzieś mignęła, że ktoś się pojawił, także dzięki za pojawienie się. Raczej cię już nie ma. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze jest. Nie, są dwie osoby. Commander Root i Just2Far. Jeżeli jesteście, odzwijcie się coś. Ja już to prawda kończę, ale to zawsze miło porozmawiać z kimś. Także dzięki za oglądanie. I do następnego razu. Jakby co, cała transmisja będzie na moim kanale na YouTubie. Jest link pod kanałem w panelach. Także dzięki i do następnego razu.